Witali, w Twojej ocenie to spotkanie ciężki, trudny bój z rekordzistami. No tak, oczywiście, ale powiem tak, to przyjemność grać z, jakby z mistrzem polskim i tu przyjeżdżać, dawać im, jak to powiedzieć, bój, żeby po prostu pokazać to też z jak najlepszej strony. I pierwsza połowa pokazała, że no, nie byliśmy gorszym zespołem. Liczyliście na coś więcej? Może na jeden punkt? No oczywiście, oczywiście, no ale w drugiej połowie już skazałeś troszkę zmęczenie, troszkę rekord nie wydaje się, więcej wziął się lepiej za obronę i ataki i to pokazało na tablicy. Przy bramkowej akcji Paweł Budniak był szybszy niż prąd. Tak było? W istocie. Aż nawet nie widziałem. Na radarach potwierdzono. Aczkolwiek chciałem, w pierwszym momencie chciałem dograć Michałowi Markowi, ale tak bramkarz, kolokwialnie mówiąc, czytał i udało się gdzieś tą piłkę tam sprytnym strzałem umieścić w bramce, więc fajnie. Przy drugiej się może nie popisałem, ale z drugiej strony Jani Korpela troszkę się odblokował, bo nie wiem, co się musi stać, żeby Jani strzelał na bramkę. Nawet nie, żeby strzelił, ale żeby strzelał. No może go trzeba zmotywować w szatni. A czym się motywował Paweł Budniak? Czym ja się motywowałem? No, jestem milionerem Mario, tak? Popularny, tak więc... A teraz o samym meczu. Długo trzeba było czekać na skruszenie chojnickiego muru. No, tak, rozkręcaliśmy się dosyć powoli. Może ta przerwa reprezentacyjna i też po tej Lidze Mistrzów troszkę nas razem nie było. Mało tych treningów razem, ale powoli kręciliśmy tą śrubę, aż ją dokręciliśmy, tak bym powiedział. Tempo z każdą minutą było szybsze. No i to poskutkowało później błędami, też Chojnice musiały się otworzyć i my sobie te sytuacje łatwiej stwarzaliśmy i zdobywaliśmy kolejne bramki. Skoro wspomniałeś o przerwie, no, okoliczności Ligi Mistrzów oraz reprezentacyjnej, nie rozegraliście jak dotąd dwóch spotkań, a tymczasem konkurencja niespecjalnie Wam uciekła. No i to cieszy jak najbardziej, bo my mamy robić swoje, my mamy w tym momencie oczywiście, możemy mówić, patrzeć na tabelę, ale my grajemy swoje co tydzień, teraz może i nawet co trzy dni, niektóre mecze mogą się zdarzyć, nawet nie zaglądałem tam terminarz, bo tak naprawdę liczy się dla nas każdy kolejny, więc my będziemy zdobywać punkty, będziemy wyrównywać się stanem meczu, a na pewno wyprzedzimy rywali. Trener Jakub Mączkowski, długo i dzielnie broniliście się przed naporem Bielszczan, aż w końcu chojnicki mur pękł. Zgadza się. Przyjechaliśmy do aktualnego mistrza Polski. Wiedzieliśmy, że musimy się wznieść na wyżyny swoich możliwości, aby spróbować przeciwstawić tutaj rekordowi we własnej hali. No myślę, że pierwsza połowa, serce, walka pomogła nam w tym, aby ten wynik był korzystny, mógł być lepszy, uważam. Mieliśmy przedłużony rzut karny. W drugiej połowie przy wyniku 3-1 mieliśmy również swoje sytuacje, ale jeżeli z rekordem nie wykorzystuje się sytuacji, to on później potrafi to swoje momenty wykorzystać, no i tak jak dobry bokser wypunktował nas przy wyniku 5-1, chciałem, żeby młodzież też posmakowała gry z mistrzem Polski. No i skończyło się 7-1. Zbieramy doświadczenie tutaj na tej hali, ale myślę, że były fajne momenty i chłopacy powinni uwierzyć w siebie, bo jeszcze możemy w tej lidze zdobyć punkty. Zgodzi się Pan z opinią, że postacią pierwszoplanową w zespole, pańskim zespole, był golkiper Sebastian Kartuszyński? Zgadzam się. W wielu momentach nas uratował, zgadza się, no ale zakładam, że on tam od tego jest. I Sebastian jest bardzo dobrym bramkarzem, tylko jeszcze potrzebuje więcej pomocy od kolegów. Trenerze, dawno nie widzieliśmy się w hali przystartowej przy okazji meczu ligowego. Końcem września ostatnie spotkanie rozgrywaliście na własnym parkiecie. No tak, nie mogliśmy się doczekać występu na własnej hali, no, ale wreszcie gdzieś tutaj mogliśmy zagrać, zdobyć kolejne 3 punkty. No i myślę, że zagraliśmy dobry mecz. To na to, żeśmy czekali, żeby gdzieś ta gra była widowiskowa. Może trochę bardziej skuteczna, bo nie byliśmy dzisiaj do końca skuteczni, ale na pewno było na co popatrzeć. Powrót po blisko 9-miesięcznej przerwie na parkiet Łukasza Biela. Debiut przed wielką publicznością od pierwszego gwizdka Krzysztofa Iwanka w bramce i pierwsze minuty w futsal ekstraklasie Kaspra Burzeja. Sporo wydarzeń jak na jedno spotkanie. No tak, no, gdzieś tam widać, że to są ludzie, którzy nie tylko są w szatni, ale też mogą grać. Cieszymy się, że Łukasz wrócił do zdrowia, bo tutaj był duży znak zapytania. Już na treningach się prezentuje bardzo dobrze i gdzieś tą minutę dzisiaj, czy półtorej dzisiaj mógł się nam pokazać. Same plusy, bo nikt nie zawiódł. Wszyscy zagrali na dosyć wysokim poziomie. Wiadomo, że jeszcze mamy rezerwy. No, ale trzeba się cieszyć z tego, że młodzi zawodnicy gdzieś nas pomagają.
że Łukasz wrócił do zdrowia, że zdobyliśmy 3 punkty. No i dosyć wysokie zwycięstwo, choć mogło być wyżej, wszyscy o tym wiemy. Czego spodziewać się po sobotnim starciu z Beniaminkiem w Gliwicach, z GSF-em? No na pewno trudnego meczu gdzieś na dużym tempie, obustronny pressing pewnie, więc na pewno ten mecz będzie wymagał dużego zaangażowania fizycznego, koncentracji. Postaram się do tego meczu dobrze przygotować i przywieźć z Gliwic 3 punkty.